Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy rozmawiali o kształceniu do zawodu, ale w takim rozumieniu tego pojęcia o przygotowaniu kadr dla nowoczesnej gospodarki. Rzeczywiście stoimy wszyscy przed wielkimi wyzwaniami, bo jak już poseł wnioskodawca zaznaczył, mamy najniższe od ponad ćwierć wieku bezrobocie i to jest prawda. Brakuje ogromnie kadr w polskiej gospodarce. Są takie branże przemysłowe, jak branża energetyczna, czy na przykład branża motoryzacyjna, gdzie mamy ogromną lukę kompetencyjną, a także lukę pokoleniową, nawet dwupokoleniową. To jest taki moment, w którym nie można już czekać i trzeba podjąć bardzo realne działania. Z drugiej strony trzeba przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja z absolwentami dzisiejszych techników i szkół zawodowych. Ja mam przed sobą materiał Aktywność ekonomiczna ludności Polski i to jest materiał Głównego Urzędu Statystycznego i dane są porażające. Myśmy tak obliczali średnią z 2016 roku, a więc to jest wynik i 2012 i mamy, proszę Państwa, przy najniższym od ćwierć wieku bezrobociu, przy takim braku kadr na rynku pracy, mamy, jeśli chodzi o szkoły średnie, zawodowe i policealne, ponad 30% wśród absolwentów bezrobocie, a wśród absolwentów szkół zawodowych ponad 40% bezrobocie. Mówimy o roku 2015, 2016. Chcę powiedzieć, że w 2012 było to około 50%, jeśli chodzi o szkoły zawodowe. No to co to oznacza? To oznacza, że kształcenie zawodowe, czy ono się nazywa zawodowe czy techniczne, nie działa. Chcę też bardzo jasno powiedzieć, to jest dla nas wszystkich sygnał. Państwo i plus środki strukturalne to jest ponad 9 miliardów złotych corocznie przekazywane do tego systemu. Nie ma praktycznie bezrobocia. Ponad 9 miliardów idzie do systemu pieniędzy z budżetu państwa plus pieniądze strukturalne. I co się dzieje? Szkoły wypuszczają na rynek bezrobotnych. Świadczy o tym, że kompletnie albo w tych procentach nie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy i dotychczasowe działania okazały się mało skuteczne. Tu nie chcę nikogo obwiniać, one są mało skuteczne i one będą nieskuteczne, jeśli szkoły będą działać sobie, pracodawcy sobie, a osobno będą jeszcze działać samorządy. O tym wielokrotnie dyskutowaliśmy na komisji. Myślę, że to, co się ostatnio wydarzyło, to przede wszystkim podjęliśmy wysiłek, aby mimo tego, że w Polsce nie ma samorządu gospodarczego, jak jest w Niemczech, czy gdzie pracodawcy są bardzo aktywni, jak w innych krajach Europy, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, podjąć poważne rozmowy z pracodawcami i przede wszystkim zmienić sposób myślenia nas wszystkich. Nie ma takiego ministerstwa na świecie edukacji, które samo by stworzyło skuteczne kształcenie zawodowe. W to kształcenie zawodowe muszą i włączyły się w tej chwili inne resorty gospodarcze i w tej chwili skutecznie zaczynają się włączać pracodawcy. Zaczynają się włączać duże firmy, zaczynają dyskutować i nie tylko jeśli chodzi o samo wejście do szkół, ale my uważamy, że nie będzie skutecznego kształcenia zawodowego, jeśli pracodawcy nie będą od samego początku tworzenia tego kształcenia zawodowego, czyli od określania zapotrzebowania na zawody, czyli nie powiedzą nam, jakie są potrzebne zawody. Jeśli nie określą, jeśli jest już zawód, czego dokładnie, ale dokładnie należy w tym zawodzie uczyć i jak będzie to zapisane, by można było w sposób wiarygodny sprawdzić, że absolwent szkoły, jeśli otrzyma egzamin zawodowy, ma papierek, to z tym papierkiem, że się tak wyrażę, będzie się liczył pracodawca, bo na co nam zwracają pracodawcy? Przede wszystkim na to, że podstawy nie odpowiadają, w ogóle zawody nie odpowiadają bardzo często rynkowi pracy, podstawy są niejasne, nieczytelne, a poza tym nie uwzględniają tego, co będzie egzaminowane, a egzamin nie jest wiarygodny dla pracodawcy. W związku z tym w ostatnim czasie, od października przeprowadziliśmy 12, myślę, że to jest bardzo ważne, spotkań branżowych,
spotkaliśmy się z ponad 500 pracodawców, z którymi rozmawialiśmy, rozmawiałam ja, rozmawiali przedstawiciele departamentu, w tej chwili departament, on się zmienił nazwę, strategii kwalifikacji i kształcenia zawodowego, pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Komisji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, rozmawialiśmy z pracodawcami i zbieraliśmy uwagi w ramach seminarium, warsztatów na te wszystkie tematy, czyli rozmawialiśmy dokładnie o tym, w jaki sposób uczyć, czego uczyć i jak egzaminować, żeby to było użyteczne od strony pracodawców. Ale też rozmawiamy o tym, że trzeba zmienić sposób myślenia. Sposób myślenia o tym, czym i jak ma być tworzone i realizowane kształcenie zawodowe. Kształcenie zawodowe bez pracodawcy w szkole albo bez ucznia u pracodawcy, czyli ucznia w rzeczywistych warunkach pracy, będzie kształceniem nieskutecznym, co widać. Ja wiem, że w 2012 roku podjęto reformę kształcenia zawodowego, natomiast w tej całej reformie niestety wtedy nie było pracodawców, chociażby przy tworzeniu podstaw programowych, albo byli w sposób znikomy. I dzisiaj stoimy przed wielkim wyzwaniem, pracujemy. W 2019 roku będą przygotowane nowe podstawy programowe, nie tylko, że myślę, co najważniejsze, przedyskutowane z pracodawcami, ale też, co najważniejsze, one będą czytelne, jasne i precyzyjne. Mi oczywiście marzy się, żeby to tak naprawdę do każdego zawodu było osobne rozporządzenie, odpocząwszy jak się ten zawód nazywa, skończywszy jak się egzaminuje, ale dzisiaj w ogóle po pierwsze upraszczamy sposób egzaminowania, nie dzielimy, nie kawałkujemy na ileś tam kwalifikacji, ale przede wszystkim chcemy pokazać bardzo wyraźnie w podstawie, czego będziemy wymagać na egzaminach zawodowych. Chcę powiedzieć, że nie ma właściwie tygodnia, nie ma dnia oprócz seminariów branżowych, żebyśmy się z pracodawcami nie spotykali. I jestem zadowolona z odzewu, który jest. W tej chwili naprawdę widać, że pracodawcy wchodzą do szkół, podpisują umowy w sposób dużo bardziej aktywny ze szkołami, z powiatami. W tym tygodniu podpisane porozumienie z KGHM-em, 2 tygodnie temu z PGE. Następne porozumienia są podpisane, ale to są podpisane porozumienia na to, że wielcy pracodawcy wchodzą do szkół i współfinansują kształcenie zawodowe, bowiem współfinansują miejsca praktycznej nauki zawodu, staże, stypendia, a także kształcą nauczycieli. Są to bardzo poważne porozumienia, które mogą pozwolić wyjść z zapaści, w jakim jest kształcenie zawodowe. To, co jest ważne, to przekonanie pracodawców, bo to jest też kwestia tego, że tak jak inwestują w technologię, że nie będzie nowoczesnych technologii bez człowieka i inwestowanie w człowieka jest ważniejsze nawet niż inwestowanie w rozwój miejsca pracy, w technologię, w urządzenia, w maszyny, że człowiek jest ważniejszy i tu musimy wspólnie w tej kwestii działać. Ale ważne jest, że mamy kilka etapów zapaści kształcenia zawodowego. Po 1989 roku upadek szkół przyzakładowych, w ogóle upadek wielu przedsiębiorstw, a później 1999 rok to w ogóle myślenie, że tylko do życia dorosłego, do sukcesu mogą przygotować licea ogólnokształcące i szkoły wyższe. No i tutaj okazało się, że nie mamy uczniów albo w ogóle spadła ranga szkół zawodowych, bo generalnie gdybyśmy patrzyli na potencjał, to mamy 58% populacji młodzieży w szkołach zawodowych. To nie jest mało. Tylko one nieskutecznie do tej pory przygotowywały do tego zawodu. To jest nasze wspólne wyzwanie, by na rynkach lokalnych rozmawiać z pracodawcami i przekonywać ich, że nie mogą stać z boku i czekać, że ktoś im przygotuje pracownika. Wspólnie przygotujmy młodych ludzi dla nowoczesnej gospodarki. Ale też stworzyliśmy Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych, radę, która gromadzi tych dyrektorów, którzy mają już efekty i sukcesy, jeśli chodzi o współpracę z pracodawcami i chcemy, żeby z jednej strony opiniowała ta rada nasze działania jako ministerstwa, ale też popularyzowała wśród pracodawców i szkół te dobre praktyki. Przed nami
po tych seminariach branżowych taki moment podsumowania, który się odbędzie na Zawodowym Kongresie Powiatów w kwietniu, gdzie przedstawimy przygotowane po seminariach branżowych zmiany w prawie, zmiany, które pomogą efektywnie kształcić do zawodu i pomogą tę zapaść, która w tej chwili jest, dziękuję bardzo, po prostu zlikwidować. Dziękuję bardzo.